Kun farba opiekunowie dziecka. Nerwy bardzo szybko pojawiają się po obu stronach. Ratownicy wykonanej sopockiej plaży od początku sezonu doliczyli się kilkudziesięciu takich przypadków. Zazwyczaj jest tak, że to dziecko idzie na szczęście w jedną stronę, że nie zaczyna kluczyć po tej plaży, tylko po prostu no, nie widzi rodzica, nie widzi znajomego leżaka, koca, parawanu, no i zaczyna iść, szukać. No i zazwyczaj takie dziecko od razu się trafia nam w oczy, no bo płacze i widać, że się rozgląda i szuka. Jeśli w porę uda się uniknąć kontaktu samotnego dziecka z wodą, wszystko powinno skończyć się dobrze. Przynajmniej na strzeżonej plaży, gdzie ratownicy z pewnością zrobią wszystko, żeby połączyć szukające się dzieci i opiekunów. Jeśli dziecko zaginie we wodzie, szanse na ratunek są już minimalne. Czyli jest akcja poszukiwawcza, robimy łańcuch ludzi, przeszukujemy dno, plus zabezpieczenie od strony wody, czyli łodzie, motorowodne, skuter i też wypatrywanie tego ciała. Więc... Bo takie małe dziecko praktycznie nie ma samo szans. Nie ma szans, jeżeli nie ma umiejętności pływackiej, a raczej nie ma. Nie ma też co się łudzić, że dostrzeżemy topiące się dziecko i wtedy zdążymy z pomocą. Ratownicy przestrzegają. Dzieci topią się po cichu. Marek Osieciński, TVN24.